zainteresowaniem odbiorców, dlatego dziś zapraszamy na kolejny koncert, oczywiście online. Mieszkańcy miasta mieli już okazję uczestniczyć w koncertach orkiestry Stella Vivum 5 lat temu przy okazji otwarcia Ściany Pamięci. Wizyta artystów z Izraela była możliwa dzięki trwającej właśnie wtedy trasie koncertowej, na planie której znalazł się Biłgoraj. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się wówczas, że taki będzie odzew biłgorajskiej publiczności, bo niestety nie wszyscy mogli wejść, chociaż jak pamiętamy, kino było pełne, nie tylko na siedzeniach, ale i w koło ludzie stali i duża część ludzi musiała odejść. No, przykro, ale po prostu już nie dali rady wejść. Więc ten sam znany zespół, orkiestra właściwie, lepiej tu pasuje, nie może teraz przyjechać, bo jest tak jak jest, czyli jest pandemia, ale zaproponował nam szef orkiestry, pan Izrael Baron, abyśmy sobie mogli posłuchać pięknego koncertu przez internet. Izrael Baron jest prezesem organizacji biłgorajskich Żydów w Tel Awiwie i to właśnie on wydaje też specjalny biuletyn, w którym są informacje dotyczące naszego miasta. Stąd pomysł, by ponownie zorganizować koncert, tym razem online, zwłaszcza, że z naszym miastem wiąże się pewna nowa tradycja. Ten facet, taki owłosiony jak ja, który właśnie również dyrygował orkiestrą w Biłgoraju, i który ma wspaniałe wspomnienia z Biłgoraja. Pierwszy raz mówił, że pierwszy raz zrobił sobie selfie z publicznością właśnie w Biłgoraju. I to się stało taką tradycją, że od momentu koncertu w Biłgoraju robi sobie te selfie z innymi w innych krajach, a koncertują naprawdę na całym świecie. To jest bardzo poważana orkiestra. W planach jest kolejny koncert w Biłgoraju. Kiedy? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi, za to tuż po informacjach zapraszamy na specjalny koncert online. Magda Palinka ma 18 lat i właśnie nagrała swój pierwszy.